Przed 130 laty urodził się w Karwinie na Żabkowie w rodzinie Morcinków mały Augustyn. Kiedy podrósł, został górnikiem. Później, dzięki górnikom, nauczycielem, a potem pisarzem. My znamy go jako Gustawa Morcinka. W swoich książkach opisywał swoje dzieciństwo, ciężką pracę górników i Karwinę, kolonie, zwykłych ludzi i ich codzienne życie. Niestety miasto, jakie znał Morcinek, zniknęło, a ludzi, którzy mieszkali w koloniach i wiedzą, jak się tam żyło, jest coraz mniej. Z tego powodu i z okazji rocznicy urodzin Gustawa Morcinka postanowiliśmy zorganizować imprezę, której celem jest uratować od zapomnienia jak najwięcej wspomnień. Padnie deszcz, moknie reszt, a różyczka kwitnie. Padnie deszcz, moknie reszt, a różyczka kwitnie. Ty, Juka, wiesz co? Nie wiem, Gustryczku. Pójdźmy hledać drogę do nieba. A psinco, pójdźmy raczej do naszego starego kościoła. Juka, dziwaj se. Dziś ten kościół wypada ganz inaczej niż w niedzielę, jak ksiądz nam się mówił o zabłąkanych owieczkach. A widziałeś zwierzę? Je jakoś niższo. Julka, to są czary. Gdy tu wszystkie był kopiec, a teraz my są w dziurze. Dziwaj se. Gustli, my są istokasi indzi. Albo w innym czasie kościół se zapadnył. Julka, pieronym lecimy do szkoły. Spytujmy se nauczyciela, co se stało. Szkoła przeca hned wedle. Ni, nauczyciel se wróci z kajzen manewrów, a zaś bydzie pytą z trybów. Pój, aspoň se go spytujmy, co se stało. Gustrik. Nie ma naszej szkoły. Nie ma. Julka, nie ma ani białej, ani czerwonej. Posłuchaj. A co jak nie ma ani Karwiny? Mapa. Potrzebujemy mapy austriackiej monarchii. W naszej klasie tako wisiała, ale nie ma ani klasy, ani szkoły. Wiesz co? Pójdźmy wunim do ratusza. Tam gdzieś coś będzie wiedzieć. Lecimy. Kaj to było? Tu? Być to nie ma możne. Tu było miasto, gospody, kolonie, domki, ratusz. Nie ma widać ani zamku Larysza. Paniczko, kaj nasz ratusz? Szkoła se nam straciła. A i kościół jakoś inaczej. A w dziurze? Kaj naszo Karwina? Kaj my to są? Ja wiem, Julko a Gustliku. Ta stará Karwina, tak jak jste ji znali, tak ta už tady bohužel není. Všechno se změnilo. Přišla jedna válka, rozpadlo se Rakousko-Uhersko, přišla druhá válka a pak se začalo uhlí těžit tak hodně a tak silně, že se začalo propadat zemí. A vlastně všechno to, co tady bylo, tak jak jste o tom mluvili, to všechno zmizelo. Lidé se museli odstěhovat. Teď bydlí ve Freštátě, v Havířově, někteří dokonce v Čechách a někteří se rozprchli po celém světě. A tady ze staré Karviné zbylo to, co tady kolem nás vidíte. Pani Lednicka, to znaczy, że już nikdo nie pamięta naszej starej Karwiny? Ne, Julinko, takhle zlé to nebude. Pořád ještě existuje spousta lidí, kteří si starou Karvinou pamatují. Já jsem se s nima potkávala a vlastně jenom díky nim jsem mohla napsat knížku Šikmý kostel. Ti lidé, kteří tady všude kolem nás bydleli, měli to město moc rádi a budou ho mít rádi vždycky. A vždycky si ho zachovají ve vzpomínkách. A bude to i díky knížka. Třeba Černé Julce, kterou určitě oba dva znáte. Je to tak? Já. Tak zrobme konkurs. Vzpomníte se na našu starou Karvinu. Napište abo nagrejte svoje vzpomnění. Může to být po polsku, po česku i po našemu.
Jako chcecie? Jeśli macie jakieś fotki, przyjdziecie ich. Wszystko ku tym unudziecie tu. Julka, ja se z tobą kiedyś ożenię. Czemu? Bo jest z ciebie morowo dziołka.